Po raz pierwszy w historii uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego odbyły się na błoniach klasztoru Wigierskiego. Rozpoczęła je msza święta, koncelebrowana przez kardynała Gerharda Müllera i biskupa ełckiego Jerzego Mazura. Obchody Święta Wojska Polskiego zbiegają się z katolickim świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia to także dzień odpustu w parafii wigierskiej. Te dwie połączone uroczystości zgromadziły tysiące osób. Liebe Brüder und Schwestern, meine große Freude und Ehre, mit Ihnen zusammen an diesem herrlichen Tag heute an Maria Himmelfahrt die Heilige Messe miteinander zu feiern. Drodzy bracia i siostry, jest to dla mnie ogromną radością, że mogę w ten piękny dzień, w tym pięknym miejscu z Wami świętować Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Der katholische Glaube ist unsere Grundlage und er verbindet die Völker miteinander. Wiara katolicka jest dla nas podstawą, która łączy wszystkie narody między sobą. W słowie do wiernych wygłoszonych pod koniec nabożeństwa nie zabrakło jednak kontekstu politycznego. Polen gehört zu Europa, aber Europa besteht auch aus den einzelnen Nationen und somit kann Europa nur gedeihen, wenn auch Polen seine eigene Geschichte und seine eigene Identität einbringt. Polska należy do Europy, ale jak wiemy, Unia Europejska składa się z wielu narodów i dlatego Unia Europejska też powinna brać przykład z Polski, bo dzięki takim krajom jak Polska również Unia Europejska się rozwija. Die Polen brauchen sich nicht von Politikern aus Brüssel und Straßburg belehren zu lassen, was Demokratie und Freiheit ist. Bo Polska nie musi dać się nauczać politykom z Brukseli czy ze Strasburga, co oznacza demokracja i wolność. Demokratie bedeutet in unseren modernen Staaten zuerst einmal auch den Willen der Mehrheit der Wähler anzuerkennen. Bo demokracja we współczesnym rozumieniu państwa oznacza właśnie wybór większości demokratyczną. Deshalb gehört auch Respekt vor der Regierung, vor dem Parlament, vor den Gerichten, auch jetzt in Polen, wesentlich zu unserer europäischen Grundhaltung. I dlatego właśnie należy się respekt naszym władzom, tym, które zostały wybrane demokratycznie, w wymiarze właśnie całego kraju i w kontekście też Unii Europejskiej. Wenn ich an der Stelle von Donald Tusk in Europa wäre, da würde ich einmal eine Lektion in polnischer Geschichte erteilen. Gdybym był na miejscu Donalda Tuska jako prezydenta Europy, to wtedy oczywiście zarządziłbym lekcję języka i lekcję historii dla wszystkich właśnie członków Parlamentu Europejskiego. Polen hat die erste demokratische und freie Verfassung von ganz Europa. Lekcję historii Polski, która mówi, że Polska miała właśnie pierwszą demokratyczną konstytucję w Europie. Es hat sich im ganzen 19. Jahrhundert gezeigt in seinem Freiheitswillen durch die Aufstände 1831, 1863 gegen Russland, gegen Preußen und auch gegen diesen wahnwitzigen Versuch, die polnische Kultur und Sprache auszulöschen durch die Germanisierung und die Russifizierung. I te właśnie zrywy narodowościowe z roku 1830 czy 1863 i później świadczą o tym i cały proces właśnie między innymi germanizacji świadczy o tym, że Polska się nigdy nie poddała. Also zusammengefasst, wir erwarten von den europäischen Politikern ein großes dziękuję bardzo, Polonia. Reasumując, właśnie oczekujemy od polityków europejskich i światowych tego, aby podziękowali naszemu krajowi za demokrację, za to wszystko, co, w jaki sposób przyczyniliśmy się do wolności. Po mszy, na której obecni byli między innymi Jarosław Zieliński, przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, wojsko garnizonu Suwałki, odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono żołnierzom akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Wielu z nich zostało uhonorowanych również odznaczeniami resortowymi, odebrało listy gratulacyjne. Nominacje poprzedził list ministra obrony narodowej, skierowany zarówno do żołnierzy, jak i wszystkich 12 batalionu uroczystości na Wigrach. Wszystkim żołnierzom,
a także pracownikom cywilnym wojska, pragnę w tym wyjątkowym dniu złożyć serdeczne życzenia satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć Wojciech Pieluchowski, zamierzeń na przyszłość oraz porucznik Karol Stankiewicz. Dziękuję za Michał Jaszonowski obronności naszego kraju, starszy szeregowy codzienny wysiłek przyczyniający się do rozwoju naszych sił zbrojnych. Dziękuję także rodzinom żołnierzy za wspieranie swych bliskich i dzielenie trudów żołnierskiej służby. Szczególne słowa kieruję do rodzin tych żołnierzy, którzy w obronie ojczyzny i pokoju oddali swoje życie. Niech święto Wojska Polskiego będzie dla nas wszystkich okazją do wspólnego, radosnego świętowania i okazywania dumy z naszych żołnierzy. Do zebranych skierował swoje słowa również Jarosław Zieliński. Przypomniał o 123 latach zaborów, o tym, jak niespełna dwa lata po odzyskaniu niepodległości nad polskim narodem znowu zawisła groźba utraty wolności. Tuż u, można powiedzieć, wrót Warszawy stanęła potężna bolszewicka Armia Czerwona, największa wówczas armia świata. Cały naród zadrżał w lęku o naszą suwerenność, ale i cały naród, każdy jak mógł, przystąpił do obrony wolności. Świeże państwo, które miało niecałe dwa lata, a łatwo sobie wyobrazić, ile trzeba było włożyć wysiłku, żeby zbudować struktury państwa, żeby to państwo scalić po prawie półtora wiekowej niewoli i rozerwania na trzy organizmy państwowe. Ale właśnie ten naród, polski naród, w chwili zagrożenia potrafił wystawić wielką armię do obrony niepodległości. Prawie milion żołnierzy. Proszę państwa, 27-milionowy naród polski wtedy był w stanie mieć tyle wojska. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej z 1920 roku zatrzymało bolszewicki marsz na Europę. Po raz kolejny Polacy pokazali, że w obronie niepodległości stać nas na rzeczy wielkie. I podobnie jak w 1683 roku pod Wiedniem, podobnie jak w wielu innych bitwach, które stanowią po dziś dzień i będą stanowić po wieczne czasy chwałę polskiego oręża, polskie wojsko spełniło w sposób bohaterski, w sposób heroiczny swoje zadanie. Bolszewicy nie doszli do Berlina i Paryża, a taki mieli zamiar, a polska niepodległość została uratowana. Niestety rosyjski imperializm znowu daje znać o sobie, znowu odżywa. I trzeba było już co najmniej kilkanaście lat temu z tego wyciągnąć wnioski. Nie były one wyciągane. Dopiero inwazja rosyjska na Krym i na wschodnią Ukrainę spowodowała, że w Polsce też nastąpiło opamiętanie tych, którzy uważali, że Polska jest sama przez się bezpieczna, że nie potrzebuje sił obronnych, które zapewnią jej bezpieczeństwo. Teraz nadrabiamy te zaległości. Zwiększane są nakłady na polską obronność. Polska jest za to chwalona w NATO. Jesteśmy jednym z niewielu krajów, które wywiązują się z obowiązku odpowiedniego procentowego udziału wojska w budżecie państwa. Dzisiaj na terytorium Rzeczypospolitej stacjonują wojska sojusznicze. Jednak, jak wskazał Jarosław Zieliński, żeby czuć się bezpiecznie, trzeba najpierw ufać we własne siły. O cudzie nad Wisłą tak mówił do zebranych Grzegorz Mackiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego. Te 98 lat temu dokonała się rzecz niesamowita. Dokonał się cud nad Wisłą, ale to przecież nie tylko opatrzność boska czuwała nad Polską. To także byli konkretni ludzie. To byli żołnierze. To byli sztabowcy, którzy, oczywiście marszałek Józef Piłsudski, ale też sztabowcy, którzy wymyślili ten genialny manewr, który spowodował, że odrzucono sowieckie wojska za linię Niemna.
I ta druga część tej wojny, bo przecież po Bitwie Warszawskiej się nie zakończyła wojna. To była jedna z bitew wojny z bolszewikami. Nastąpiła akcja, czy też cała bitwa nad Niemnem. Tu, niedaleko, to prawda. Ale dlaczego tutaj teraz o tym chcę to powiedzieć? Dlatego, że w bitwie nad Niemnem bardzo znaczący udział był tutejszych mieszkańców, naszych pradziadów. Po oficjalnych wystąpieniach na błoniach pokamedulskiego klasztoru rozpoczął się piknik militarny. Swoje uzbrojenie prezentowała armia. W pikniku wzięły również udział inne służby mundurowe. Mieszkańcy Suwalszczyzny uczestniczyli w nim bardzo licznie. Dlaczego tutaj przybyli? Bo ja jestem patriotą i na każde uroczystości chodzę. Na odpust dzieci chcą zawsze, stragany odpust, msza w kościele, zwiedzać to po prostu nasza piękna Suwalszczyzna. Przyjechałem tutaj z Londynu, mieszkam tutaj na tym terenie i jako mieszkaniec tego terenu jest moim obowiązkiem odwiedzenie takich miejsc jak Wigry, tym bardziej dzisiejsza uroczystość. Dlaczego pan uważa, że ta uroczystość jest szczególna? Dlatego, że to jest święto Wojska Polskiego i czuję to jako Polak, obowiązek bycia w tym miejscu, aby w jakiś sposób podkreślić ważność tego święta i swój patriotyzm. Dlaczego tutaj przyjechałaś? Święto, żeby pobawić się dobrze przede wszystkim. A co ci się tutaj najbardziej podoba? Strzelanie. A strzelałeś już? Próbowałaś? I jak poszło? Dobrze.